Minister Szałamacha zaczął swoje wystąpienie od dość wyrafinowanego kłamstwa. Otóż powiedział, że Polacy byli pozbawieni ochrony prawnej w roku 2008-2009, sugerując przez kolejne kilkanaście minut, że to wina rządu Platformy Obywatelskiej. Otóż warto wiedzieć, że brak ochrony prawnej w latach, o których mówił minister, to brak wdrożenia dyrektywy MiFID, która nakazywała instytucjom finansowym określone obowiązki informacyjne. Przy czym trzeba powiedzieć jedno. Rząd polski miał czas na wdrożenie tej dyrektywy do października 2007 roku, czyli w momencie, kiedy PiS oddawał władzę, ta dyrektywa powinna być wdrożona. PiS stracił 2 lata swoich rządów, nie wdrażając dyrektywy z roku 2004. No więc kto odpowiadał za brak ochrony? Ale to nie koniec nieszczęścia w tym punkcie. Platforma Obywatelska w roku 2008 skierowała tę ustawę do Sejmu i co się stało? Prezydent Lech Kaczyński, mając zastrzeżenia do jednego artykułu niezwiązanego z dyrektywą, nie podpisał jej i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Panie ministrze Szałamacha, winnych proszę szukać u siebie i nie kłamać Polaków z mównicy sejmowej, że rząd Platformy odpowiada za coś, za co odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. I kolejne kłamstwo ministra Szałamachy. Pan minister powiedział, że mimo znaczącej luki podatkowej minister finansów nie podjął żadnych systemowych działań przeciwdziałających temu stanowi. Kłamstwo. Nie ma bardziej systemowego działania niż konsolidacja administracji podatkowej przeprowadzona przez Platformę Obywatelską, oddzielenie dobrego i złego podatnika i skierowanie kontroli skarbowych z tych normalnych małych podatników na dużych oszustów i przestępców podatkowych. I to właśnie zrobiliśmy. Widać to i można zadać takie pytanie ministrowi finansów, jak zwiększyła się efektywność kontroli skarbowej. Ona zwiększyła się ponad 10-krotnie. Co to znaczy? Mało kontroli, ale one dedykowane są oszustom, a nie małym polskim przedsiębiorcom. W 2013 roku już kolejne systemowe działanie, działał wyspecjalizowany ośrodek, który analizował przepływy VAT-owskie i dzięki takiemu algorytmowi oszustwa do systemu. Kolejne systemowe rozwiązanie, system Polfisk, który generował podmioty kontrolowane w sposób szczególny przez skarbówkę i przez służby kontroli skarbowej. Panie ministrze, poza tym to pan już korzysta, być może pan o tym nie wie, z jednolitego pliku kontrolnego, do którego przygotowują się dzisiaj duzi podatnicy, bo od 1 lipca będzie mógł pan korzystać z tego narzędzia. To wszystko były działania przeprowadzone przez poprzedni rząd i to były działania systemowe. Nie wspomnę o tym, że ma pan na stole założenia ordynacji podatkowej, w której uwzględniliśmy klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.